Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału na premierze Orlęta Grono 39, Filip Gurłacz. Uważam, że jedna z najlepszych ról. Witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry, miło mi. Nie, to tak mówię z serducha. Trudno jest było przygotować się do tej roli, bo wiem, że porozmawiałem z kompozytorem z muzyki do filmu, Michałem Lorencem, że bardzo trudny był proces dokumentacji, mało jest literatury ogrodnej. Jak się przygotowałeś? Bo ta rola twoja budzi emocje. Z jednej strony cię widz może wspierać, ale z drugiej strony też może znienawidzić. Ciężko jest przestać taki proces myślowy w roli? Wiesz co, ja robiłem swoje i robiłem to, co przede wszystkim, znaczy realizowałem wizję reżysera i na tym się skupiłem. I to było moje główne zadanie, natomiast samo już cała ta otoczka, wszystkie te kulisy, czyli historia, mówienie widzisz, cały ten pokaz kaskaderski, który tam mamy, bo jest też taka scena, no to wszystko odbywało się mieliśmy czas na przygotowanie do filmu. No i to wszystko było takim przygotowaniem do tego filmu. Jak już weszliśmy na plan, to właściwie byliśmy na tyle przygotowani. Samej historii Grodna ja wcześniej nie znałem i na samą historię Grodna ja osobiście, uczciwie powiem, dużo czasu nie poświęciłem. To znaczy ja się skupiłem bardziej na psychologii tej postaci i obronie tego, że jestem Żydem, który jest komunistą. To jest niezły miks. Ja myślę, że teraz powinieneś mieć takie negatywne komentarze. Ty Żydzie, ty komuchu, ty czerwona gnido, świnio. Dobrze, jeżeli będą takie komentarze, to uznam swoją robotę za sukces. Ale to dobrze, bo niestety dzisiaj liczą się emocje, a ty w tej roli wytworzyłeś emocje. Powiedz mi, jak jest odchorowywać, sorry, taki kolokwializm po takiej roli? Bo to jest mindfuck emocjonalny, to co się tam dzieje. To nie jest rola amanta, do którego lgną kobiety, ani też jakiegoś trefnisia, czy prostego czarnego charakteru, który na koniec umiera albo trafia do więzienia. Tu jest nieoczywista ta postać, zbudowana z różnych cech. Tak jak mówiłeś, jest i Żyd, i jest i komunista. No, ciekawe połączenie. Jak się odchorowuję po tej roli, dzięki mojej żonie, która tu jest obok, dosyć szybko i łagodnie ten proces przechodzi, przynajmniej u mnie. A twoja żona też jest aktorką? Moja żona jest aktorką, tak. O. I wspiera mnie we wszystkim, a może co chcesz robię, do nas dosiąść, to ja najwyżej szczerze... Chodź! Nie wstydź się też, ale też grałaś w tym filmie, czy nie? Poczekaj, o, ja... Jak masz na imię, droga? Gosia. Gosia nazwisko? Katryn Gurłacz. O, ale powiedz mi, to nie jest irytujące pytanie, które teraz zadam, gdzie można Cię zobaczyć, albo gdzie można Cię usłyszeć? Ja jestem aktorką teatralną, o, więc ja tutaj jestem... Etatowa, czy współpracujesz z tysiącem różnych teatrów? Nie, etatowa. A w jakim etatowa teatrze? W Legnicku. O, Legnica, mi się Legnica z popkiem kojarzy. Oj. To już nie tylko, widzisz? To już nie tylko. Teraz nie tylko, się, będzie na pierwszym miejscu twoja małżonka. I będzie... A potem Popek. O. I dobrze, powiedz mi, jak w takim razie małżeństwo aktorów... Chodź jeszcze. Zostań z nami, zostań. Jak małżeństwo aktorów wspiera się, kiedy wy wychodzicie z roli? No bo to jest jak rozmowa z psychoterapeutą. Znaczy, no... Żona jest najlepszym psychoterapeutą. Tak, no. Czym się różni żona od psychoterapeuty? Żona ci to powie za darmo. O, słuchajcie, a może ty byś chciał stand-up pójść, bo zobacz, nasza krótka rozmowa, przerzuca się z anegdoty na anegdotę, dystans, ironia. Stary, dlaczego jesteś tak mało wyeksponowany w kinie? Ja mam dosyć na przykład Musiałowskiego, bo on ma taką punchable face, rozumiesz, co chodzi? Jak ja go widzę, no to przez kulturę niestety hamuje się. Co się musi stać, żebyś po prostu... No bo jest potencjał, stary. Jest. Spokojnie. Nie, ja zupełnie... Słuchajcie, no ja robię bardzo dużo. Ja robię cały czas. Ja nie mam dnia, bo nie mieliśmy na razie, mam nadzieję, że te wakacje się udadzą. Chociaż też nie do końca, bo Orlęta mają premierę w Gdyni wtedy, kiedy mamy tydzień tych wakacji, więc też pewnie będę w tej Gdyni. Bo słuchajcie, z tym panem chciałem się umówić na dłuższą rozmowę w nadchodzącym tygodniu. Materiał się ukaże w tym tygodniu, ponieważ ma wakacje. Tak, nie będziemy mogli się zobaczyć. Ty, a powiedz mi, a jak tak patrząc na ciebie, na twoją opowieść, słuchajcie, drogie fanki, jeżeli nie lubicie kina historycznego, idźcie na tego pana, bo on naprawdę odsłania dużo. Powiedz mi, jak się przygotowałeś do roli fizycznie? Miałeś jakiegoś trenera personalnego? Nie, ja nie mam trenerów personalnych, kurde, nie wydaję w ogóle na siłownię. Ty nie bierzesz żadnych, ja myślałem cię o cygu. Nie biorę nic.
z żadnych krat, nic takiego. Kiedyś grałem, teraz to, trochę się wspomagam białkiem jakimś, ale to mi Tomek Oświecimski coś wkleił jakiś po prostu i chyba też rzucę to białko, bo nie potrzebuję. Natomiast w trakcie filmu na przykład, tak zerkam, bo tu są te fragmenty tego filmu, to tak nie z jakiejś ignorancji tu do ale to widzów. Dobrze. To po prostu, nie, nic nie brałem i po prostu ćwiczyłem, ta pandemia trochę mnie tak zdołowała. Już ale w moim jesteś przypadku, taki żelasty, myślisz, ja jesteś, żyła, jesteś marzeniem wielu pielęgniarek i pielęgniarzy. Tak, ale jestem zajęty już niestety. No widać. Dla wszystkich pielęgniarek. Ale właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo widzę, że się kochacie, a często właśnie para aktorska się prześciga, kto powinien być na pierwszym miejscu, kto powinien być na pierwszym planie, kto ma więcej ról, kto ma więcej angaży, a wy tworzycie organizm, z tego co widzę. Ty mówisz, chodź, porozmawiajmy, a nie było, dobra, a ty idziesz, a nie, że nie, to ja ze mną rozmawiam, ty bądź tam, czekaj na mnie, przynieś mi wodę mineralną. Widziałam takie pary właśnie. No my jesteśmy ludźmi. O, to będzie dobre do naszej rozmowy. Po pierwsze jesteśmy być człowiekiem, po drugie dopiero coś. Dopiero na przykład co? Kariera, być aktorem. Filip, albo być... musimy się nad tą rozmową umówić. Umówmy się. No. Wymienimy słuchajcie, się ja muszę w ogóle kończyć powoli, bo widzę, jest jakiś i z ścianki, Saigon. Coś tam i dam no to lecie na ściankę, ale razem. Razem idziemy. Razem, ale nie osobno, parafrazując tekst zespołu Ich Troje. Piękne małżeństwo. Filip i... Ich dwoje. I Andrzej, nie Andrzej. Gosia, Filip. Naprawdę robią dobre roboty. Trzymajmy za nich kciuki, żeby to oni reklamowali pewną sieć telefonii komórkowej, a nie przebrzmiałe gwiazdy. Sprawdzajcie ich profile w mediach społecznościowych, gdziekolwiek oni są, naprawdę z tego warci. Do zobaczenia. Hej.